Cześć, siemano wam wszystkim w kolejnym odcineczku z Napoleona Total War. Jak wiemy, w ostatnim odcinku zajęliśmy dwie prowincje tureckie i szykujemy się do obrony kontrataku. Wybudowaliśmy prawdopodobnie wszędzie budynki. Armia, która ma wspierać, jest już gotowa do wsparcia. Ci się naprawiają i myślę, że warto by było zająć to miasto. Tworzyć wielką bitwę. Wielką, potężną bitwę o Istanbul. Pokonanie tureckiej armii Turków ma wielkie, wielkie pole do popisu, ponieważ ich siła jako uzbrojenie i jest słaba. Ich armia liczy na jakość, znaczy na ilość. Nasza zresztą też nie jest potężna jak to Rosjanie. Ale my tworzymy właśnie potężną armię. Więc tak. Tutaj możemy zbudować sąd okręgowy. No bo udawi się naprawiamy. I tutaj też. Może coś fajnego do zbudowania. Tutaj nic nie mogę, tu też nic nie mogę. Lipa, że nie mogę, lipa, że nie mogę. Lipa, trochę. Infrastruktura, armia. Mamy bardzo dużo działów, myślę, że... Ale tu jest jeszcze armia. Dość silna. Musimy stworzyć trochę armii, powiem wam szczerze, że... Parę oddziałów się sprzyda. Postaramy się zająć, jak mówię, całą tą część Europy. Szpieg by się sprzydał Bałkan. Jeśli zajmiemy Istanbul, czyli Istanbul, to będziemy mieli mnóstwo siły i mnóstwo kasy. Turcja będzie już po trzasku. Ale zajęcie stolicy tureckiej to jest niebywałe wyzwanie dla naszej armii i dla naszego generała, który jest doświadczonym generałem, ale może nie wygrać tej wojny. To jest najbardziej, boję się o to. I już widzę, zaobserwujemy ruchy wojsk tureckich, które się dozbrajają. Właśnie, fajnie, fajnie, że kolejne technologie nam się robią. To nam... To. Tańsze wojsko. Jeżeli ktoś idzie w gospodarkę, to musi być gospodarczo silny. W Mińsku możemy zrobić coś. Tutaj nie szykuje się na razie na wojnę, więc myślę, że nie warto zwracać uwagi. Tu mamy dość wojska. Musimy tam zostawić wielkie posiadłości. I zróbmy tutaj koszary zróbmy. I tak armia nam się rekrutuje. Ci się fajnie szybko uzupełniają. Musimy jak najprędzej. Też się powtarzam, dobra. Austriacy by nam pomogli. Zajęliby, myślę, jedną prowincję turecką. Austriacy są otoczeni z dwóch stron teraz przeze mnie, bo muszą walczyć także z Austriakami. Może boleć. O, szpieg, bardzo fajnie, szpieg się sprzyda. Każdy szpieg to dobry szpieg. Każdy szpieg szpiegować będzie. Nie, tam. Kolejne budynki, kolejne oddziały. Powiem szczerze, rośniemy w siłę. Ej, sorry, odbiło mi się. Więc werbujmy. Mamy armię. Mamy konnicy. A, że konnica się zawsze sprzyda. Już robimy pełną armię. Kolejną.
ta armia już się przemieści tu. Tutaj zwerbujemy oddziały piechoty liniowej. Mamy dość dużo artylerii. Zliczymy Turków z powierzchni ziemi. Oni są zbyt słabi dla nas. Zbyt słabi, obym się nie przeliczył. Ale jak najszybsze pokonanie Turków to będzie sukces. Bo już jest czas na to, żeby ich pokonać. Skonstruował ten budynek bardzo fajnie. Tak. Ta armia już miała tu iść. Patrzcie, postraszymy. I mamy dość oddziałów 5. Piękna armia, powiem wam, zajebista. Ruszymy się na most. Ci już się, im nic się nie dzieje. Są zadowoleni w bycia w rosyjskiej, carskiej, wielkiej. Carskiej potędze. Zaraz ruszymy na to. Chciałbym ten Istanbul zająć w kolejnym odcinku i stworzyć taką piękną batalię, taką potężną batalię o stolicę turecką. To by mogło przynieść bardzo fajny efekt. Dzisiaj myślę, że bitwa nie uciągnie, bo rzucam filmy na YouTube'a i boję się, że może się ściąć w trakcie bitwy. A to jego bym nie chciał, wy też byście tego nie chcieli. Widzicie, oni tworzą już drugą armię, więc Potrzeba mi szybko szpiega na Bałkany posłać. Czy może ruszyć tam? Tą pełną armią, nie wiem. Boom, mamy armię. Dość dużo armii już. Już drugą pełną armię prawie. A hajsu dalej przybywa. Nie magazyny, nie chcę magazynów, chcę coś do hajsu. O, w Mińsku co mogę? A, koszary. Dobra, niech będzie. Co oni w ogóle mają w tym? Tym stolicy. Zwykłą pospolite ruszenie. Strasznie dużo pospolitego ruszenia. A w tej armii? Wasza świetność. Ожидаю приказа. Nie wiem. Poczekajmy aż dojdzie szpieg. Nam powie, co jest na Bałkanach. Bo mam małą armię. Wbrew pozorom to jest mała armia. Na takie imperium powinien mieć 4 pełne armii. Ale ja, wiecie, zacząłem tak jak powiedziałem. Zaczynam od gospodarki i teraz powoli przechodzę w tryb wojskowy. Ci się przemieszczałem cały czas w tamtą stronę. Szpiegu, jak jesteś ty wolny? Jakieś te wolne. Dobra, kolejne wojska. Nie mamy tutaj w ogóle tych. Wiecie, czego? Myślę, że tak, ruszymy na Bałkany. Potem zająć tutaj Ateny, Grecję. Ale potrzebny mi jest tam szpieg. Ten nie przejdzie. Dobra, kolejna tura. Ciężki orzech do zgryzienia. Szybki szturm może przynieść efekt, ale może przynieść klęskę, która będzie potężna w skutkach. Stracenie tylu armii, dwóch armii, jest już bardzo ciężką stratą. Tylko musimy myśleć powoli, na czystym umysłem, powolnym umysłem. Może tu są jakieś wojska, się kryją, to je zdemaskujemy, nie. Nikogo tu nie ma, więc jest. Jest jedna tura i tam dojdziemy, więc kolejne gospodarstwa. Koszary lepsze. Trzeba mieć nowych wojaków do walki z silną Turcją. Bo Rosjanie bardzo długo się potrafili bić z Turkami.
To już dopiero po, przed pierwszą wojną światową. Tam były non-stop wojny, bo ostatnio brałem lalkę i tam była akurat wojna o... jakiś kurde sabotaż, wow. Tam było dużo wojen właśnie. W sensie... wiele ludzi. Tam było wspomniane, że ten koleś sobie dorabiał na tej wojnie. To była prawdziwa oczywiście wzmianka, że była ta wojna, więc myślę, że tam było dużo wojen na tych Bałkanach, na tych... Tak, ruszymy tam. Tą armię oczywiście będziemy tu trzymać, która będzie bronić naszych ziem. To jest dość silna armia, żeby bronić miasta. Myślę, że Turcy nie wyprowadzą kontrataku, nie będą aż tacy mądrzy. Bo oni myślą tak głupio. Te właśnie małe państwa robią tak zwaną defensywę. Ustawiają się na mostach, budują, nie ruszają się do przodu. Taka prawda jest. To jest trochę inteligencja, jak zwykle w Total Warach nie zaskakuje. Ale to jest chyba według mnie normalne. Może nas zaatakują, chociaż wątpię w to. Mogliby się na tym ostro, ostro przejechać. Zrekrutujmy, bo cóż mamy zrobić? Cóż zrobimy? Nic nie... Cóż pan nie zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Ty głąbie gdzie leziesz, ej? A, naokoło, rozumie. Wiele rzeczy jest fajne w Napoleonie. Na przykład to, że jest usprawniona walka. Grafika jest fajna optymalizacja. Bardzo fajna optymalizacja, że po iluś tam zetpaczach, to już jest wersja full. Wow, wyszedł na mnie, wow. Oje, koleś. Ty patrz jaką masz siłę armii. Wielka batalia. Mamy strasznie krótki odcinek. Jak nagram tą bitwę, będzie bardzo długi odcinek. Mamy prawie tyle samo wojsk, on ma też 4 artylerie. Artylerie, ja mam 5. Mam genialnego przywódcę. Wiele armii. Ta bitwa będzie epicka, więc... Sorry was, sorry, że już kończę. Ale w kolejnym odcinku zobaczycie piękną, epicką batalię między siłami rosyjskimi, a siłami Turcji, którzy chcą odbić Bałkany, nie chcą ich stracić i wypowiedzieli nam bitwę. Mam nadzieję, że uda nam się obronić i żegnam się z wami. Bye, bye!